Cieszę się, że mogę do was, bracia i siostry, coś powiedzieć na temat uzależnienia, ale mojego. Ale moje uzależnienie jest całkowicie inne niż ludzie, którzy tutaj przyjechali. Ja jeżdżę tutaj przeszło już 20 lat i pracuję w Katowicach w klubie Quo Vadis. Do tego klubu przychodzą ludzie uzależnieni albo z wielkimi problemami, ale tam Pan Bóg również uczy mnie i wychowuje. Chciałam powiedzieć, że 20 lat temu, jak ja tu przyjeżdżałam, bardzo współczułam i tak się litowałam, mówię, ci ludzie uzależnieni, jak oni się męczą, takie życie mają beznadziejne. I potem zrozumiałam, że Pan Jezus chce, żebym ja poznała Jego charakter, Jego słowa, które Pan Jezus wypowiada do nas, a ja miałam się za głęboko wierzącą. I pewne słowa, które przeczytałam w Biblii, odkryły mi coś takiego, że ja jestem osobą uzależnioną, wiecie od czego? Od akceptacji swojej osoby i uzależnioną osobą od złości na tych ludzi, którzy grzeszą. Więc bardzo się denerwowałam na tych grzeszników, szczególnie na mojego męża. Jak on może być taki podły i uzależniony i taki ma charakter spaczony i ci ludzie, którzy piją, jak oni mogą tak grzeszyć? I wiecie, bez przerwy to odbierało mi radość do życia. Ja po prostu dzieliłam ludzi na takich porządnych i nieporządnych i to było moje uzależnienie, że ja bez przerwy osądzałam, oskarżałam tych ludzi, którzy w moich oczach byli grzesznikami. Któregoś dnia Pan Jezus mi pokazał, ja przeczytałam w Biblii, że ja również jestem grzesznikiem. I to jest obojętne, czy grzeszysz, bo pijesz, bierzesz narkotyki, albo grzeszysz, bo osądzasz innych ludzi i ich potępiasz, to jest to samo, bo za każdy grzech jest śmierć. Biblia nie rozróżnia, że są grzechy ważniejsze, cięższe czy lżejsze. W Biblii jest napisane, za każdy grzech jest śmierć. Ludzie, ja się kłóciłam z tym słowem. Ja mówię, nie, to niemożliwe. Ja jestem porządna kobieta, ja nie piję, ja nie palę, ja nie przeklinam. Ja się tak staram dobrze wypaść przed ludźmi. I właśnie to był mój grzech, że ja zawsze się starałam, żeby ludzie mnie chwalili i żeby dobrze o mnie mówili. A faktycznie w sercu moim były wielkie ciemności, przede wszystkim pogarda dla grzeszników i złość na tych ludzi, którzy grzeszą. Ale Słowo Boże, które ja przeczytałam, po prostu dało mi jasną odpowiedź. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Więc ja to słowo przeczytałam i jeszcze mówię tak, a może ludzie tego nie rozumią, tu pewno o co innego chodzi, ale nie. Pan Jezus mówi tak jasno, że nie można nic tutaj, wiecie, zaplątać, że to nie o to chodzi. Właśnie to o to chodziło. O to moje ustawiczne osądzanie innych ludzi. Jacy oni są podli, a ja taka dobra, taka święta. I wiecie, to był mój wielki grzech, słuchajcie. Pan Jezus mi to pokazał, ja pokutowałam z tego. I przestałam ludzi osądzać, ale to nie było takie łatwe, bo to jest uzależnienie po prostu. Czuć się kimś lepszym niż ludzie na tym świecie. Aż jedna siostra z klubu, która ze mną pracowała w klubie, przyszła i powiedziała mi tak. Ty tak narzekasz na tych grzeszników, a przecież oni będą w niebie, a ty też się tam wybierasz. Ja zwątpiłam. Ja mówię, ja z tym Jackiem mam być w niebie? No nie, ja tego Jacka, to ja nawet nie mogę go strawić. Ja go widzę, to już mi wszystko z rąk wylatuje, nie? A ta siostra mówi, a wyobraź sobie, że Pan Jezus umarł za niego i on jest tak samo w tej samej kolejce do nieba, gdzie ty jesteś. A wiedz o tym, że całe niebo się raduje, jeżeli jeden grzesznik się nawróci. Czy ty się radujesz z tych grzeszników? Czy ty dajesz im jakieś szanse? I słuchajcie, ja zaczęłam pokutować, ja naprawdę Boga przepraszałam za to moje uzależnienie od tego, żebym ja była lepsza niż są inni. Pan Jezus wszystkich kocha taką samą miłością. Ci ludzie nam się mogą nie podobać, mogą brzydko wyglądać, ale miłość Pana Jezusa jest dla nich taka sama, jak dla mnie.
Ja w końcu któregoś razu to zrozumiałam i staram się teraz codziennie prosić, żeby mogła oczami Jezusa patrzeć na każdego człowieka. I widzę, że idzie mi to coraz lepiej. I dziękuję Bogu za to, że On mi pokazał, że ja po prostu zmierzałam do piekła, chociaż wybierałam się do nieba i wydawało mi się, że jestem już prawie święta. Ale niestety mój grzech pychy, mój grzech osądzania, Biblia mi odkryła ten grzech. Ja dziękuję Bogu za to, a przede wszystkim jak pokutowałam, mam radość do życia. Cieszy mnie każdy człowiek, cieszy mnie każdy dzień. Ja lubię każdego człowieka, ja po prostu nie mam przed człowiekiem żadnych złych myśli, jak widzę, że on źle wygląda, czy źle mówi, czy coś. Ja po prostu, Bóg mi dał takie pocieszenie, dał mi taką radość i to świadectwo właśnie chciałam wam powiedzieć.